Poniedziałek, poniedziałeczek, poniedziałunio, zaczynamy nowy tydzień i lekkie wzrosty na rynku kryptowalut, a ja mam dla Was 10-minutowy krypto newsflash. Zaczynamy! Krypto newsflash, bez zbędnej zwłoki, przechodzimy do wiadomości i zobaczymy sobie na początku podsumowanie rynku. Jak to tutaj nam wygląda? No mianowicie tak, Bitcoin leciutko nam się odbił, więc zanim inne kryptowaluty, wiadomo, alt troszeczkę mocniej, nie ma jakichś szalonych wzrostów na Bitcoinie. I wczoraj żeśmy na niedzieli z Majkiem mówili o tym, że będziemy najprawdopodobniej czekać na jakieś, powiedzmy, newsy o tym, co zrobi Fed. Prognozy mówią, że nawet 50 punktów bazowych obniżą stopy procentowe. Zaczyna się troszeczkę ruch na sieci, zobaczcie, już za NFT-ka płaci się prawie 4,5 dolara. A na high to nawet ponad 4,5, 2,65 gwei taka opłata. Na Bitcoinie dalej większego ruchu nie ma. 4 satoshi za bajt, jak widzicie tutaj, zapychają dużymi blokami. No dużymi nie tylko jak na Bitcoin. Z kolei tutaj z wiadomości Donald Trump mówi, że nałoży 100% taryfy, czyli cła najkrócej mówiąc, na kraje, które odchodzą od amerykańskiego dolara, jeżeli zostanie wybrany prezydentem. Czyli wolny rynek jest dla kierownictwa, a dla pana są dolary, panie Areczku. Także tutaj pamiętajcie, że oczywiście Trump bardzo dużo obiecywał, a już szczególnie jeśli chodzi o kryptowaluty i trzeba do tego wszystkiego sceptycznie podchodzić, bo po owocach ich poznacie. Z kolei jeśli chodzi o BRICS, to BRICS mówi, że Stany Zjednoczone przyznają, że sankcje miażdżą amerykańskiego dolara, czyli okazuje się, że te wszystkie sankcje, wiecie jak to sankcje? Sankcje są dobre, jak cały świat poza jednym krajem nałoży sankcje. W momencie, kiedy są różne kraje, które sankcji nie uznają, to zaczyna się, że nagle eksport do Kirgistanu wzrósł o 8000% i tak dalej, więc okazuje się, że Stany Zjednoczone zaczynają też obrywać sankcjami, wymierzonymi oczywiście w Rosję, a co ciekawe, Europa już dawno tymi sankcjami oberwała. Z kolei, słuchajcie, to na tym pisałem też, o tym pisałem na Twitterze, okazuje się, że współzałożyciel firmy Ripple popiera Kamalę Harris jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. O kogo chodzi? Oczywiście chodzi o pana Chrisa Larsena. Co ciekawe, jest, słuchajcie, jednym z 88 szefów korporacji w tym kraju, które popierają. No to Kamala czuć się może... Niech im jeszcze podatki od niezrealizowanych zysków dopierdala, to może się wtedy obudzą. Ciekawa sprawa, ponieważ firma Ripple, przecież wiadomo, kto powołał Gary'ego Genslera. Co ciekawe, firma Ripple bardzo mocno dostała, no ale chyba jakiś tym interes mają. Teraz idziemy. No i okazuje się, że Vanek zamyka ETF-y na kontrakty terminowe Ethereum. Było wielki hype, było i tak dalej, i tak dalej. Akcjonariusze EFUT-u muszą je sprzedać do 16 września. 23 września zapowiedziana jest likwidacja właśnie tych kontraktów. Także było, było i tu zawsze można spojrzeć sobie na Wesleya, który bardzo często udostępnia dane z ETF-ów. Zobaczymy, czy dzisiaj coś jest udostępnione. 170 milionów outflow z BTC, 6 milionów z Ethereum. No i teraz zobaczcie, tu mamy dane z 6, czyli jeszcze sprzed weekendu. Zobaczcie, co ciekawe, BlackRock praktycznie nie sprzedaje. No ale takie ETF-y, jak chociażby Grayscale, to są chyba tylko po to, zobaczcie, jakie tutaj jest opłata za prowadzenie, żeby się pozbyć tych wszystkich bitcoinów. Jak widzicie, do tej pory sprzedali 20 tysięcy bitcoinów, a BlackRock 20 tysięcy bitcoinów kupił, nawet więcej. BlackRock kupił maksymalnie 849, minimalnie BlackRock sprzedał 36 bitcoinów. Także te ETF-y chyba tylko powstały. I czy tutaj jest jakaś niespodzianka? No chyba nie ma. Grayscale ETF tak samo opierdziela po prostu. Ten Grayscale chyba tylko powstał, żeby sprzedawać. A tutaj mam informację od partnera mojego kanału, czyli giełdy Coinex. Macie konkurs tradingowy. Pula nagród to 500 tysięcy tokenów CET. Tradebor kończy się 13 września o 10, także można brać udział i oczywiście będziecie mogli brać udział i handlować. Żeby sobie wziąć udział, to oczywiście pod tym filmem będziecie mieli informacje. Ja jeszcze napiszę szerszy post na Twitterze jutro. Teraz idąc sobie dalej, Teten inwestuje 100 milionów dolarów w firmę rolniczą, gdy zwiększa się konkurencja stablecoinów. Okazuje się, że Tether wchodzi w branżę rolniczą.
Wcześniej inwestowali w sztuczną inteligencję, kopanie bitcoina, a także, słuchajcie, inicjatywy cyfrowej edukacji, a teraz okazuje się, że rolnictwo. Kupili sobie oni prawie 10% udziałów w amerykańskim, właściwie z Ameryki Łacińskiej, gigancie rolniczym Adecoagro. Co ciekawe, jest to pierwsza inwestycja w rolnictwo, czy też szerzej mówiąc w sektor żywności firmy Tether. Przechodząc sobie dalej, okazuje się, że Ripple jest blisko uruchomienia własnego, spegowanego z dolarem amerykańskim stablecoina, tak zapowiedział Brad Garlinghouse i określił tutaj ramy czasowe jako tygodnie. Ma się nazywać RLUSD. No i zobaczymy, ciekawa sprawa. Teraz z kolei, słuchajcie, CZ ma zakaz jakiejkolwiek obecnej lub przyszłego zaangażowania w zarządzanie giełdy Binance, tak? Będzie miał oczywiście swoje prawo jako udziałowiec, ale jest, jak to określili, zakazano mu operating or managing, czyli zarządzania lub operowania giełdą krypto. Mają oczywiście dożywotni ban. No tak mówi obecny CEO Richard Teng. To są oczywiście warunki, które on, ja już są w końcu w sumie nie wiem, czy on wyszedł, czy on wychodzi. Nie, już widzę. 29 września zakończy się jego odsiadka po tym, jak przyznał się do winy prania brudnych pieniędzy i ustąpił CEO. No oczywiście zakulisowo będzie mógł dalej działać. KO nam donosi, zobaczcie, że tutaj otworzyło się sporo shortów i tu macie całą mapę, likwidację longów na takich poziomach, likwidację shortów na takich poziomach, czyli wybicie do 59 tysięcy polikwiduje tych wszystkich dookoła. Świat krypto donosi, słuchajcie, na temat tego, że szef Nvidia sprzedaje akcje na potęgę. Jensen Huang, CEO Nvidia, ostatnio sprzedaje bardzo mocno. Sprzedaż odbywa się niemal codziennie, średnio 14 milionów dolarów dziennie. I co ciekawe, sprzedaż odbyła się w ramach planu handlowego RUL 10B5.1. Co ciekawe, plan ten zapobiega oskarżeniom o insider trading. Plan został ustanowiony już 14 marca 2024 roku. Cały czas jest oczywiście największym indywidualnym akcjonariuszem, posiada 3,5% udziałów. Co ciekawe, sprzedaż w trakcie, gdy cena spadła o prawie 25%, ale jednak o 123% w porównaniu do zeszłego roku. Czyli pan sobie realizuje zyski, odcina kupony. Przy okazji zapraszam też na mój kanał. Wczoraj była kryptowalutowa niedziela z Majkiem. Był Wesley, był Robert, był Tomek Narkun, była Jola, także zapraszam na krótką pokawędkę. Przy okazji, jeżeli ktoś nie widział, wleciał film wczoraj o Exodusie w wersji mobilnej. No i przypominam o konkursie jeszcze trwającym na Trezora, który za chwilę się kończy. Przechodząc sobie, kończąc powoli wiadomości, tweet Ilona Maska podbija cenę Dogecoina. Oczywiście post Ilona Doge wywołał wzrost ceny Dogecoina. Zobaczmy na szybko, jak tam Dogecoin wygląda. Dogecoin jest w 9 miejscu, 9 centów tutaj on nam kosztuje, także tak to właśnie wygląda. Cena Doge może wzrosnąć o 15% do 10 centów, ale jest też presja sprzedażowa. Także Elon, gdzie została odrzucona sprawa sądowa przeciwko manipulacji ceny, to widać, że sobie powrócił do zabaw. I na końcu trzy wydarzenia z kalendarza ekonomicznego, które mogą wpłynąć na rynek kryptowalut, oczywiście wydarzenia z USA. Przede wszystkim debata Trump-Harris, dane o produkcji przemysłowej i o inflacji, a także oczywiście decyzja Fedu. No i zobaczymy, co tu wszystkiego, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja szczególnie czekam na debatę, bo tu może być ciekawie. Z tego, co widziałem w sondażach, Donaldinho znowu się podobno wysunął na prowadzenie. Dobra. Przechodzimy sobie do krótkiego podsumowania. Miałem dzisiaj jechać nagrywać z kryptowalutami w plenerze, ale generalnie troszeczkę mi się nie udało mi się z racji tego, że trochę gorąco jest, a parę spraw było do załatwienia, więc to jest właściwie to, jeśli chodzi o krypto w plenerze, ale spokojnie nagram jutro albo pojutrze, więc będziecie mieli. Jutro też wleci film o zondzie, nadchodzi kolejna sprzedaż, runda sprzedażowa, więc warto zaktualizować informacje. Cóż tam jeszcze? Jeśli chodzi o takie rzeczy, to jeszcze test Ledgera Stacksa. Tego jeszcze nie zrobiłem, to też muszę zrobić. No i tyle właściwie. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.